Ja, możesz więcej. Lekko. Uwielbiam Cola Portera. Od zawsze. Jest niesamowity. Niektóre z jego piosenek są doskonałe. Klasyka muzyki. Cole Porter to jeden z najwspanialszych amerykańskich kompozytorów popularnych piosenek. Jego piosenki są eklektyczne i dziwaczne, a mimo to niesłychanie ciepłe. Bardzo zależało mi na tym, żeby mój film obejrzeli młodzi ludzie. Dlatego zaangażowałem tylu sławnych młodych artystów. Muzyka w filmie stara się wypełnić lukę pomiędzy tradycyjnymi nagraniami Cola Portera a nowymi aranżacjami, które łączą elementy tradycji i nowoczesności. Nazywam się Robbie Williams. Może już mnie znacie, ale w tym filmie gram śpiewaka ślubnego. W filmie występuje wielu znanych współczesnych piosenkarzy. Śpiewają piosenki, przy których bawili się ich rodzice i dziadkowie. Wreszcie mogę być przez chwilę w epoce, którą zawsze kochałam, w latach 30. i 40. Mam szansę zobaczyć, jak się tam żyło. Wcześniej słyszałam kilka jego najpopularniejszych piosenek w stylu Anything Goes, ale nie znałam historii jego życia. Potem przeczytałam scenariusz i dowiedziałam się o nim więcej. Kupiłam kilka płyt i dopiero wtedy zupełnie mnie oczarował. Śpiewanie tych piosenek daje mi większą frajdę niż śpiewanie własnych. To dlatego, że mogę być bardziej teatralny. Ruchy i gesty z tamtej epoki są znacznie mocniejsze, wyraźniejsze. Będę w filmie, mamusiu. Myślę, że Cole Porter byłby zachwycony z filmem. Kochał wielkie przedstawienia i ludzi, którzy lubili jego muzykę. To nie przypadek, że został kompozytorem. The Lovely. Billy Bola w niefortunny sposób traci oszczędności życia. Moja emerytura. Chce ją odzyskać, polując na delfina. Okazuje się jednak, że nie tylko on. Chce delfina. Żywego. I to już. Markow chce go wykorzystać do zamachu. Billy Bola wraz z przyjaciółmi chce ocalić delfina. Co to jest? Bomba zegarowa. Za 5 minut będę jeszcze bogatszy. Monika Bellucci we włoskim filmie przygodowym Biały Delfin.